Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Między stoły, stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił. I krzyczał do znowu. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj nieco ciszej, bo mi do góry szyby z okiem lecą. A na to gaweł. Wolnoć tamku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. A zajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk! Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co, waćpan, robisz? Ryby sobie łowię. Ależ, panie mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie.